Kochani, chciałbym się dzisiaj podzielić też Słowem Bożym o chwale Bożej i o tym, co dzięki nas też dotyka. Dzisiaj w wielu pieśniach mówimy o tym, aby chwalić Boga. Czytaliśmy też w psalmie, psalm 29, chociażby w wersecie 1 i 2 mówi: oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. W drugiej Mojżeszowej czytamy właśnie o tym, jak Bóg mówi: jam jest Twoim Bogiem i że tylko Bogu należy się cześć. W czwartej Mojżeszowej też czytamy o tym, jak Korach gromadził wiernych, a w drugiej Kronik 5:12 możemy przeczytać takie też oto słowa. Już otworzę. Piąty rozdział od 12 wersetu. A wszyscy lewiccy chórzyści, Asaf, Heman, Jedutun, wraz ze swymi synami i pobratymcami odziani w bisior, cymbałami, lutniami, cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów dmących w trąby. I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego świątynia, to jest świątynia Pana napełniła się obłokiem. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynią Bożą napełniła się chwała Pana. Tak i my, nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja zauważam, jak czasami śpiewamy pieśń, to aż nie można usiedzieć i wstajemy i odczuwamy też tą Bożą obecność też tutaj w zborze, jak wiele lat temu się działo, tak i teraz. Ale jest jeden warunek. Nie może być to w ten sposób, że przychodzimy i tylko próbujemy przetrwać tą godzinę, zakładamy rękę na rękę, szukamy w telefonie gdzieś tam jakichś rzeczy, rozpraszani, ale przychodzimy autentycznie oddać Bogu chwałę i wtedy czujemy też, jak ta chwała wypełnia się, jak między nami, braćmi, siostrami jest ta Boża obecność. W objawieniu 21:23 możemy przeczytać takie oto słowa. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I my podążamy do tego celu. Chcemy, aby ta Boża chwała wypełniała nie zarówno nas, ale i oświetlała wszystkie te rzeczy, z którymi się stykamy i aby wypełniała się też poprzez nas. Ludzie często martwią się tym, co się jutro stanie, tym, że słyszymy o wielu różnych problemach dotyczących tego świata. Ufając Bogu i widząc, co nas czeka, co Bóg przygotowuje, możemy mieć pokój w sercu i pewność tego, co się wydarzy, albowiem jesteśmy Jego dziećmi i Bóg się o nas troszczy. Bóg wie, czego potrzebujemy i ma dla nas plan. My często nie wiemy tego, co się wydarzyło przedtem, ani to, co nas później spotka, ale Bóg, który stworzył niebo i ziemię, wie, jak się o nas zatroszczyć. W Ewangelii Jana możemy sobie przeczytać 11 rozdział, takie oto słowa. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 32 wersetu. Wersety, które bardzo dobrze znamy, wielokrotnie czytaliśmy i chciałbym dzisiaj się trochę też skupić na nich w kontekście też chwały Bożej. Strona 1153, jeśli ktoś próbuje szukać.
Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, z nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. W naszym życiu czasami jest tak, że zachowujemy się jak ci Żydzi, którzy mówili wtedy, skoro w wersecie 37, skoro mógł otworzyć oczy ślepemu, czemu nie sprawił, że nie umarł jego przyjaciel? My na filmach często oglądamy, jak to w ostatniej chwili przychodzi bohater, wyciąga ostatnie sekundy do wybuchu bomby, on ją rozbraja, a tu nie. Tu było tak, że Łazarz umarł. I ludzie, w tym i ja, mi też się zdarza tak, być może i wam, wtedy, kiedy przychodzi chwila zwątpienia, wtedy, kiedy przychodzą trudne chwile, czasami mamy wątpliwości i zwracamy się z takim oskarżeniem. No jak to się dzieje, że wiele rzeczy takich spotyka? Gdzie jest Bóg wtedy, gdy odchodzą nasi najbliżsi? Rodzą się ludzie z kalectwem. Ale jednego możemy być całkowicie pewni i o czym uczy nas wielokrotnie Biblia w swoich słowach, że Bóg ma dla nas tylko te dobre rzeczy, a to, co się dzieje, dzieje się często właśnie dla chwały Bożej też, po to, aby inni mogli też dostąpić tej łaski. Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu i mamy tutaj zapewnienie, że tak właśnie jest. Bóg nie ma innego zamiaru co do nas, ponad to, aby okazać mi i tobie swoją miłość, swoją dobroć i łaskę. Musimy też wiedzieć, że Bóg działa w sposób planowy. Izajasz powiedział: lecz jak niebiosa są większe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje wyższe niż myśli wasze. My często nie zdajemy sobie sprawy z Bożego planu, nie wiemy, co jest za zakrętem, ale Bóg mówi to do nas, a jedyne, co oczekuje, że w chwilach zwątpienia właśnie wtedy mu zaufamy. Wtedy, kiedy przychodzi zmiana pracy, przychodzi jakieś strapienie z chorobą, może nagłą osób bliskich, a czasami naszą samą. Bóg mówi: zaufaj mi, ja mam plan dla ciebie. Jest to ogromna różnica między tym, co my sobie wyobrażamy i co my chcemy, a tym, co dla nas i w jaki sposób nas prowadzi. W Koryntian możemy przeczytać też takie słowa, że tam, gdzie są liczne cierpienia Chrystusowe wśród was, tak też i przez Chrystusa obficie na nas spływa pociecha. I nie wiem, czy tego doświadczyliście, że często w tych najtrudniejszych chwilach możemy doświadczyć tego Bożego doświadczenia. Nie wiem, pocieszenia. Myślę, że wielu z was
doświadczyło właśnie tego, że wtedy, kiedy jest naprawdę nam bardzo ciężko, gdy zwracamy się do Boga, przepraszam, Bóg okazuje nam swoją pomoc i ta łaska też spływa na nas. I w to miejsce w moim życiu wkracza to Boże pocieszenie. I pomyślmy sobie o tym, jak o czymś takim, może część z nas miało tutaj do czynienia z obróbką metali, z hartowaniem stali. Wiemy, że stal sama w sobie jest miękka, mało odporna i może takie banały powiem, ale hartowanie stali odbywa się w ten sposób, że najpierw rozgrzewa się tą stal do czerwoności, a później gwałtownie zanurza wodę albo wolej. Słychać ten syk, aż pójdzie i wtedy stal staje się bardzo twarda, a jednocześnie ten sposób obróbki powoduje, że ona nie jest krucha. Odpowiednio cząsteczki układają się w tej stali tak, że ona staje się odpowiednio wytrzymała. I tak się dzieje też w naszym życiu bardzo często, że Bóg najpierw rozpala nasze serca, a później w tej Bożej łasce, w Bożej chwale zanurza je, abyśmy mogli doświadczyć w pełni, abyśmy byli zahartowani w tym, co się dzieje. Dla samego Pana. Z jednej strony mówimy o tym Bożym prowadzeniu. Z drugiej strony widzimy też o tym, co spotyka wielu nas, o tym, co nie jest można wszystkim, o tym, że przychodzi kiedyś w pewnym momencie śmierć i nie ma tutaj wyboru na to, że zgody, więc go nie spotka, albo że ktoś już jest zasobny w różne talenty, w różne że śmierć go nie spotka. To spotyka każdego z nas i śmierć nie wybiera. Zbiera swoje żniwo zarówno wtedy, gdy nagle wskutek wypadku lub jakiejś nawet błahostki możemy się zadławić, możemy w jakiś bardzo taki wręcz kuriozalny sposób stracić życie, ale może być to też wynikiem długotrwałej choroby. Może być to bardzo ciężkie doświadczenie, gdy ta choroba też dopada nas. I wiemy o tym, że to jest nieuniknione. Natomiast tam, gdzie pojawia się śmierć, nie trzeba specjalnie lekarza. Tam, gdzie była Marta, możemy przeczytać, że ona już czuła, jak ten Łazarz się rozkłada. Nasze ciało podlega rozkładowi. Wtedy, gdy umieramy. I Marta mówi do Jezusa, Panie, już czuć, że to ciało się rozkłada. Jak czytaliśmy w Ewangelii 11 rozdziale. I jak wspomniałem, z jednej strony mówimy o Bożej chwale, z drugiej te okoliczności tej śmierci nie są zbyt ładne, zbyt takie pociągające. Możemy też przeczytać w Biblii właśnie o śmierci, że ma też inne znaczenie, że śmierć przychodzi i my wiemy dlaczego jako wierzący, wiemy dlaczego śmierć przychodzi do nas. Jest to skutek grzechu, jest to skutek takiej trucizny, która wypełnia nasze ciało. I nie ma znaczenia, czy ten grzech jest wielokrotny i długi i trwały, czy też to jest jeden grzech. Wystarczy jeden grzech, a ta trucizna wypełnia nasze ciało, w związku z czym ono zainfekowane podlega śmierci i to często duchowej śmierci właśnie. Ale Słowo Boże mówi coś wspaniałego. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, ale dzięki Jezusowi możemy z tego wyjść. Zobaczmy na chwilę do Ewangelii Łukasza. 15 rozdział, 24 werset.
Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tak też jest z naszym życiem. Gdy Jezus się pojawia w naszym życiu i ożywia nas, mimo tego, co się działo w życiu. Gdy ta relacja z Bogiem zostaje utracona wskutek naszego grzechu, tracimy kontakt z Nim i podlegamy śmierci, ale wtedy, gdy ufamy Mu, gdy podążamy za Nim, przyjmujemy Go do naszego serca, cieszy się z nami, gdy wracamy do życia. Ta krew, która została przelana na krzyżu, gdy się przelewa i dotyka swoją różnych osób, ożywia. Tam wstaje życie. I dzięki tej krwi możemy powstać. I to nie dzięki nam. Tak jak Jezus powiedział do Łazarza, wyjdź. Tak samo Bóg chce objawić w moim życiu. Chce objawić tą swoją łaskę i pozwolić, aby Jego krew obmyła w nas, powoduje ten jad i to, co powoduje tą śmierć. Ta krew jest antidotum na nasze skażenie. I wspaniale jest oglądać ludzi, którzy tu przychodzą, a czasami przychodzą też na ewangelizację i gdy możemy obserwować właśnie ten proces, przychodzą ze śmierci, przychodzą do światłości. I to się dzieje nie dzięki nam, ale dzięki Bogu, dzięki temu, co się stało na krzyżu, dzięki temu, że nas umiłował i dzięki temu, że chciał posłuchać woli Bożej i oddał za nas swoje życie. Taki nasze serca zostały kiedyś ożywione do tego właśnie życia. Był dzień, kiedy stanęliśmy i tak jak przy Łazarzu, stali ludzie, obserwowali i Jezus powiedział, wstań i wyjdź. Taki w naszym życiu zdarzyło się taki moment, kiedy oddaliśmy Bogu swoje serca, swoje życie i inni znajomi, przyjaciele mogli też to obserwować wtedy, gdy objawiała się też ta łaska i w naszym życiu. Gdy to się odmieniało i później, gdy mogą obserwować, gdy przychodzimy tutaj do zboru, gdy czytamy słowo, stało się coś ważnego w naszym życiu. Ono się zmieniło, zostało pobudzone do życia. I czasami jest tak, że to westchnienie mojego serca i zaproszenie Jezusa powoduje, że Jezus przychodzi, a czasami jest tak, że to modlitwa naszych przyjaciół o to, abyśmy przyszli do Jezusa, powoduje, że zostają dotknięci i mogą to oddać swoje życie. Ale w życiu wierzących czasami jest też tak, że czasami po tym momencie takiego nawrócenia, gdy widzimy, gdy powstajemy do życia jak ten Łazarz, ale czasami w naszym życiu występuje też inne zjawisko. Wtedy, gdy wychodzimy, gdy zostaliśmy wzbudzeni do życia, to wychodząc z grobu idziemy i oddajemy się dalej temu, co jest skażone, temu światu. Wychodzimy z grobu, a idziemy na imprezy, na których nie powinniśmy być, albo czynimy coś, czego nie powinniśmy być. A Bóg chce, abyśmy umarli całkowicie dla grzechu, a zaczęli żyć dla Niego. W Galacjan 2:20 możemy właśnie o tym przeczytać. Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie miłował i wydał samego siebie za mnie. I jako wierzący chciałbym, aby i w moim, i w Twoim życiu nie było to zdarzenie incydentem, tylko gdy powstajemy do życia, ale aby ta łaska
i chwała wypełniała całe nasze życie, aby inni oglądali też tą łaskę dzięki temu, że Mu służymy. Gdy jesteśmy dzieckiem Bożym, to ta łaska będzie się objawiała i ta chwała Boża też będzie się objawiała. Widzimy też wydarzenie, przy grobie Chrystusa, przy grobie Łazarza się wydarzyło. Mówi Jezus: odsuńcie ten kamień. I myślimy sobie w ten sposób, no, czy nie mogło się tak stać, że Jezus stanął, spojrzał na kamień i osiadł, albo sam się odsunął, albo zaczął w ogóle lewować i wtedy och i ach. Ale Jezus mówi do ludzi, którzy tam stali: odsuń ten kamień. I widzimy w tym momencie, że Bóg używa do tego, aby objawiła się Boża łaska ludzi zwykłych. Ci, którzy mieli odsunąć ten kamień, to nie byli jacyś bardzo uczeni. Nie mieli wielkich darów. Oni byli tacy jak ty i ja. I poprzez takich ludzi właśnie Bogu podobało się też objawianie chwały Bożej. Dzięki temu możemy też tu stać. I to, że Łazarz wyszedł, to nie było zasługą tych, którzy odsuwają kamień. Nie było to zasługą twoją ani moją, gdy przychodzimy na ewangelizację. To jest chwała Boża. Ale Bóg wykorzystuje też nas jako narzędzia, aby się ta chwała objawiała. I to niekoniecznie jest kamień. Czasami jest to jakaś czynność, która jest zgodna z wolą Bożą i chce, abyśmy ją uczynili. Może to być ewangelizacja, może to być muzyka, może być to dzielenie się słowem, może być to ustawianie krzeseł albo zmywanie podłogi. W tym wszystkim służymy Panu Bogu. Czasami myślimy: Boże, czy ja się do tego nadaję, aby być w takim czy w innym miejscu? I powiem wam tak, jeżeli jesteśmy razem, to dzięki temu, że jesteśmy obdarzeni różnymi, z pewnością uda się to, a tym bardziej, że jeżeli to będzie zgodną z wolą Bożą, gdyż Słowo Boże nie wraca puste. Bóg daje nam takie możliwości, chociaż my czasami się myślimy, że nie podamy. Wiemy, jak z Mojżeszem, gdy miał się udać do Aarona, też myślał, że nie poradzi temu wszystkiemu, ale Bóg go natchnął do tego, dał mu i wolę, i siły, i wykonanie do tego, aby mógł stanąć przed Faraonem. Widzimy jeszcze też kolejny obrazek, gdy Łazarz wychodzi z grobu, jest opatulony tymi bandażami. Kiedyś był taki zwyczaj, że no, ciała się zawiązywało w te bandaże i teraz w naszej kulturze chowamy ludzi w garniturze czy w jakimś takim odświetnym, ale nie krępujemy jego ruchów tak, jak to się odbywało w ten sposób, że wtedy zawijano w te bandaże. I możemy sobie wyobrazić, jak Łazarz wychodzi, jak mu ciężko iść przez to życie, znaczy wychodząc z tej jaskini i później stawiając te kroki, gdy te bandaże są takimi więzami, które utrudniają mu te ruchy. I możemy to odnieść też do naszego życia, że bardzo często jest tak, że wtedy, gdy oddajemy już swoje życie Jezusowi, jesteśmy wzbudzeni z martwych, to bardzo często te nasze stare przyzwyczajenia, nasze stare myślenie powoduje, jak te bandaże, krępowanie naszych ruchów. Nie jesteśmy jeszcze w pełni wolni i potrzebujemy wtedy ludzi, którzy będą obok nas, ludzi, którzy obdarzeni są darem nauczania, którzy nas wtedy wesprą, którzy pomogą nam odwiązać te wszystkie pęta, które jeszcze nas wiążą do tego. I proces trwa czasami wiele, wiele lat. Czasami przez całe życie. Moment nawrócenia jest i przywrócenia do życia jest szybki. Natomiast moment uwalniania się to proces, który toczy się w życiu każdego z nas.
Ale poprzez ten proces właśnie też objawia się chwała Boża. I dzięki temu możemy uczestniczyć w tym, co Bóg dla nas zaplanował. I możemy dzięki temu też ufać temu planowi. Tak jak dzisiaj chciałbym, abyś ty i ja szli za słowami Jezusa. Uwierz. Oglądaj, że Bóg chce i dzisiaj objawić swoje w twoim i w moim życiu. I nie są ważne w tym miejscu to, jak bardzo pięknie przystroimy tą salę. Nie jest w tym miejscu ważne, jak wspaniałe rzeczy tutaj sobie przyniesiemy, żeby nam było dobrze ze sobą. Ale najważniejsze jest to, że tutaj jest Bóg z nami. Wtedy, gdy czytaliśmy o tym, jak się zgromadzili w świątyni, poczuli właśnie tą obecność Bożą, gdy klęknęli. My też przychodząc tutaj czujemy. Czujemy obecność Bożą, wstajemy. Pewne słowa pieśni nie pozwalają nam siedzieć i powiem, że bardzo się raduję, że wtedy, gdy wstajemy, gdy oddajemy chwałę Bożą, gdy to wypełnia też nas i gdy w tym wszystkim uczestniczymy. I tak jakbym chciał, aby i w twoim, i w moim życiu, gdy budzę się rano, widzę obłok, który mnie prowadzi w czasie dnia, a gdy zasypiam, słup ognia, który mnie prowadzi, żeby ta chwała Boża wypełniała twoje i moje życie do końca naszych dni. Amen.